Słuchajcie, jedzonko przyszło i teraz zobaczymy najpierw, jak to wygląda. Jesteśmy tak blisko kamery, żebyście wszystko dobrze widzieli. To jest kumru. To rzeczywiście widzicie, to jest taka bułeczka z sezamem. Uważam, że w Polsce majonez jest najlepszy. Kielecko, to oczywiście. No, Husajn też uwielbia majonez kielecki. No, tęskni nam się czasem za majonezem kieleckim, ale słuchajcie, no co można. No, także polecamy, spróbujcie, dajcie znać, co wam pasuje. A my idziemy kupić toster i od dziś będziemy jedli przez miesiąc tylko tosty. W poprzednim odcinku wzięliśmy was na zachód słońca w Kuszadasi, dlatego że chodziliśmy brzegiem morza. Husajnowi ucina głowę. W tamtym odcinku wspominałam wam, że chcemy zjeść jakiś taki turecki street food i przyszliśmy tutaj po drodze do centrum handlowego AWM, dlatego że to jest takie jedyne miejsce po drodze, w którym możemy coś zjeść. I bardzo fajnie, dlatego że mam tu całe menu i pokażę wam, jakie są ceny. Powiem wam też, co zamówiliśmy. Spróbujemy. To będzie coś, czego ja wcześniej nie jadłam, więc zobaczymy, czy będzie mi smakowało. I teraz tak, to jest, wiecie co, to jest normalnie centrum handlowe, więc tutaj ceny są dość takie wysokie, dlatego że jest to miejsce bardzo turystyczne, jest tu bardzo dużo turystów, powiem wam, z całego świata, nawet jacyś Chińczycy, no po prostu każda narodowość, nawet Polacy, widzicie, Turcy. To jest takie małe miejsce ze street foodem tureckim i właśnie oni serwują takie kanapki tureckie, jakieś tosty i tutaj mam takie menu, ja jeszcze wam przybliżę i sobie możecie zastopować. Generalnie ceny nie są jakieś takie wygórowane jak na takie miejsce. My zamówiliśmy, wiecie co? Izmir kumru. To jest taka kanapka. Taka specyficzny chleb jest. Specyficzna kanapka dla Izmiru. To jest właśnie taka bułeczka, taki chleb z nadzieniem i tam główną rolę pełni właśnie mięso, które jest taką dla mnie, no to nie jest turecka kiełbasa, tylko taka jakby... Jeden turecki kielbasa jest, dwa inne kielbasa jest. Jeden normalny kielbasa. A, jest salam, suczuk, erytme, kaszar, domates. Ok, czyli takie jakby salami jest. Mhm. Jest właśnie suczuk, czyli ta turecka kiełbasa. Jest kaszar, czyli ser. Taki właśnie podtopiony. I do tego jest domates, czyli pomidory. I za to 180 lira, to jest tyle złotówek. I drugą rzecz... Jest też kumru. Jeden jest mixed, drugi Izmir, trzeci Çeşme. Dobra, czyli są właśnie trzy te kanapki kumru, karisik, Izmir i Çeşme. I tutaj właśnie mają różne dodatki i czym się tam różnią. I drugie, co zamówiłeś? Ayvalık tostu. A i kolejne ayvalık tostu, to tutaj 160, które? I think mix. Husajn zamówił chyba mix za 170 lira, no. Więc tutaj przybliżę wam to menu, to sobie zastopujcie. Ten bardzo popularny street food, naprawdę bardzo popularny. Dla mnie ayvalık tost najlepszy, bo specyficzny chleb jest, robi tost, ale normalnie jest rosyjski salat. Ayvalık tost jest rosyjski salat, ale ten nie ma. No, Husajn mówi, że tutaj właśnie powinna być rosyjska sałata. Wiecie, oni tak mówią w Turcji na sałatę, naszą taką warzywną rosyjska sałata. Ona czasem jest do kupienia taka gotowa w supermarkecie, jest dużo gorsza od tego, co my mamy polskiego. Jednak to, co polskie, jest najlepsze. No, zobaczymy, jak to wygląda. Generalnie taki street food, coś na szybko, to wiecie, zawsze jest jakaś bułka, kebab w środku albo coś tam, więc tutaj zobaczymy. Jeśli chodzi właśnie o wędliny, ja to kiedyś poruszałam w jakimś filmie, w którym chyba gotowałam coś i mówiłam wam, że w Turcji nie ma dobrych wędlin, dlatego że w Turcji głównie jest właśnie takie basa suczuk, albo są takie wędliny typu, wiecie, dla mnie to przypomina mortadellę polską. Ja tego kupę lat nie jadłam, ale wiecie, o co chodzi, że to jest po prostu taka nie tyle wędlina, jak właśnie coś takie... They have this basa, you remember this bread I was buying, soft.
From Bazali, Sorgel, they are also doing toast from this Bazlama. Jest też jakiś Bazlama Toastlar, to wam wyszukam może na Google Images i pokażę, bo tu są tak special Toastlar i tutaj macie z różnymi... White cheese, they have the, with tymianek, there is different kind of... No właśnie, z tymiankiem, z jakimś serem, z innym serem, z białym serem, z kiełbasą, później Bazlama Toastlar to w jakiejś takiej bułce okrągłej, jak sobie mówię. Później ten Ajwalik, to zobaczymy. Fit Toastlar nawet jest, to jest jakieś z oliwkami widzę, to pewnie zielone. Coś... Like green toast, like more no, light. Taki bardziej fit. Menemen i omlet. Menemen jest za 120. O, jest też guzlema, ale nie ma ceny. To nie wiadomo, czy ale robią. Ale samo będzie. Sandwich, czyli też jakaś taka kanapka. Kumurlar, burger. Są też burgery. O, jest też manty. A to na manty pójdziemy innym razem, gdzieś do jakiegoś dobrego miejsca, dlatego że manty tureckie jest naprawdę dobre. Manty tureckie to są takie mini pierożki. Ale nie, gdzie będzie wieś? Kiedy samochód będzie tutaj, nowy samochód, to nie, wtedy. I wtedy idziemy do Kayseri. Kayseri bardzo blisko do Kapadokia. Tak, wiecie co, oczekujemy właśnie Kayseri, na... Kayseri najlepsze. Oczekujemy właśnie na samochód i jak tylko dostaniemy samochód, który zamówiliśmy, to ruszymy w podróż po Turcji, dlatego że wiecie, mamy bardzo duże plany i no, i trzeba po prostu je realizować, to wtedy dopiero zobaczymy właśnie bardzo dobre tureckie jedzenie, a na razie czekamy na tosty. W ogóle powiem wam coś śmiesznego, dlatego że ja wymyśliłam taki sposób w domu, że trzymam sobie zamrożoną wodę w butelkach, dlatego że dzisiaj było 38 stopni, w ogóle nie wychodziliśmy z domu, ale wiecie co się dzieje i po prostu ta woda nam tak po drodze topnieje i tak trochę możemy się jej napić. Wiecie, to najgorzej, że my mamy taką do pokonania właśnie górę, jak idziemy do nas na górę, więc trzeba się trochę nawodnić. Właśnie to teraz zrobię wam trochę przebitki tego, co my tutaj widzimy, jak siedzimy. Mieliśmy jedzenie, tutaj właśnie są coffee bar i to jest na takim trochę uboczu. W środku są sklepy, tutaj siedzimy pod takim pięknym drzewem i co wam chciałam pokazać, to właśnie tutaj mówię, żeby wam... O, tutaj jest turecki koton, a tutaj jest amfiteatr. W tym amfiteatrze są tureckie koncerty i właśnie to jest dość takie pokaźne, dużo. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się pójść na jakiś koncert. No i teraz jeszcze się odwrócę, pokażę wam Husajna. Tutaj siedzi Husajn. Tu. A tu z tyłu są nasze bloki, widzicie? Blokowisko, tam my mieszkamy. A tutaj są palmy i tutaj jest właśnie taki mostek. Opisałam wam wszystko jak dziecko z przedszkola, że tutaj jest taki mostek, tutaj jest takie drzewo, tutaj jest taka trawa, ale właśnie też kiedyś nagrywaliśmy odcinek i mówiłam o tym, jakie Kuszadasi jest zielone. Spójrzcie, jak tu jest wszędzie zielono. Naprawdę jest bardzo, wiecie, uroczo, bardzo fajnie i to jest coś, co nam się w Kuszadasi strasznie podoba, że jest dużo takiej, wiecie, co zieleni. Tak jakbym siedziała sobie w Polsce. Oczywiście tutaj za mną, wiecie, są palmy, no to nie tak do końca w Polsce, natomiast bardzo tu jest tak teraz chłodno. No fajnie się zrobiło i za mną są sklepy właśnie, Koton, Mavi, wszystko jest, no zobaczymy, dobra, czekamy jak właśnie pani przyniesie nam te tosty, zobaczymy. Ustawiliśmy swoje siedziska i czekamy na jedzenie, no zobaczymy jak to właśnie wygląda, czy jest dobre. Ale nie wiem ile lat temu ja jadłem tost. Dużo lat nie ma i jadłem tosty. Kiedyś jedliśmy tosty, jak przyjechaliśmy do Akbuk poza sezonem i byliśmy tacy głodni. I właśnie na PKS-ie jakby jedliśmy takiego tosta. Bardzo tutaj jest popularne jedzenie tostów. Ja w ogóle, to z tostami to w ogóle jest dobre, dlatego że jak znajdziecie właśnie toster w domu i zaczniecie jeść tosty, to później przez miesiąc nic nie jecie, tylko codziennie tosty. Po czym zapominacie o tym na kilka lat i jak wam się przypomni. My też mieliśmy takie fazy na tosty, a teraz jemy dużo mniej chleba, więc tych tostów też mniej. Natomiast tosty, dobra, a nie mamy tostera. Ja nie jeść chleb, dlaczego, że nie chcę kupić, jeśli będę kupić tostera, ja będę startować jeść duży chleb, dlaczego, że nie chcę. Nie chcę. Husajn mówi, że nie chce, bo zaczniemy jeść bardzo dużo chleba. Bo to jest, wiecie co, prawda właśnie z tym tosterem, nie? Że nic nie jecie, a później jak zaczniecie jeść te tosty, to będziecie jeść to przez...
kilka miesięcy później się zapomni i ten, no dobra, czekamy na jedzenie. Słuchajcie, jedzonko przyszło i teraz zobaczymy najpierw, jak to wygląda. Jesteśmy tak blisko kamery, żebyście wszystko dobrze widzieli. To jest kumru. To rzeczywiście widzicie, to jest taka bułeczka z sezamem. Ja rzeczywiście trochę o tym czytałam, że to pochodzi z Izmiru i to właśnie jest taka specyficzna bułka obsypana sezamem i w środku tutaj mamy rzeczywiście jakieś dodatki i... jest i salami, i turecka kiełbasa. Patrzcie, ja wam widzicie, to jest salami i jest turecka kiełbasa, czyli rzeczywiście tak jak mówili. Wiecie, będziemy gryźć, to zobaczymy, jak to wygląda. O, inny są chleb jest, jaki smit? No właśnie, taki z sezamem. Inny. Na czego dzieje imię, nazwisko kumru? I ten jest też bardzo inny chleb. No i tutaj jest właśnie tost. On wygląda tak jak tost z dużego toast. Chleba, ale właśnie z pomidorem w środku i zobaczymy, jak to wygląda. Widzicie, tureckie jedzenie, nawet ten street food, to fajny, taki polski, dlatego że my Polacy też bardzo lubimy tosty. Dobra, próbujemy tego jedzenia. Husajn próbuje to kumru, ja próbuję tosta. Powiem wam, że nie chcę tostera, dlatego że jadłabym codziennie tosty. On jest taki bardzo wilgotny, mokry. W środku widzicie, jest to salami. A nic nie widzicie, nic nie widzicie. Tutaj jest salami, jest ten pomidor, również są ogórki. Jest dużo topionego sera. Bardzo dobre. Ten też. Dobry? Widzicie, ogórki spadają. Ej, pecha. Bardzo dobre. I teraz spróbuję tej kanapki. Pecha. Naprawdę, jeśli polski ludzi będzie tutaj, naprawdę jeść kumru i ajwołek polski. Powiem wam, że ta kanapeczka jest bardzo fajna, taka ta bułeczka z sezamem, ja w ogóle bardzo uwielbiam sezam i to jest takie mocno sezamowe, takie bardzo delikatne, naprawdę, takie świeżutkie. Jezu, jakbym miała toster, to bym codziennie to jadła, to wiecie, jest bardzo takie, no pożywne, ale pyszne. I miss toast, I didn't eat long time. I'm saying the same. But this is better. It is very different. Yes? Daddy, if I could have toaster, I could eat every day. Ej, przepyszne. Powiem wam, że bardzo smaczne to jest, dlatego że myśmy też bardzo długo nie jedli tostów, ale nawet jak nie mamy tostera, to możemy zrobić na patelni tosty. We can buy cheese and... Chyba wiecie co, musimy na zakupach zakupić ser i właśnie trochę tej tureckiej kiełbasy. We have this metal that my mom bought. Oh. It is closing? Tu mieją w kanapki, Turcy umieją w pieczywo i to jest coś takiego, że nawet jak wam coś nie smakuje tureckiego, to jak to zjecie, to wam zasmakuje i dzieciakom też zasmakuje, dlatego że to ma naprawdę taki smak domowy. Powiem wam, że obie kanapki są bardzo dobre. Nie wiem, co wybrałabym. To w bułeczce jest takie bardzo śniadaniowe. Ta bułeczka jest dla mnie taka sycąca. Tost, ja uwielbiam tosty. Nie wiem, tost jest pycha. This is toast, this is sandwich. No. This is more heavy because there is heavy butter. This is more light. I would prefer this one. This is not so much like I expect. Normally they are putting Russian salad inside, mayonnaise, ketchup, a lot. This is very big. Myślałam, że jakieś koty wołają, a to dziecko chyba próbują uśpić w wózku. Ale tak sobie myślę, Boże, ktoś jakieś czary takie odprawia. Husajn mówi, że w tym powinna być jeszcze rosyjska sałata. Ale i tak ten tost jest fajny, wiecie co? Naprawdę smakuje, spaliliśmy trochę kalorii, naprawdę smakuje, ale musimy zrobić, musimy, nie, musimy, no, I like this, no, ja lubię to, bo wiecie co, to jest takie bardzo tłuste, tutaj jest bardzo dużo masła, ja też tak robię zawsze właśnie tosty, że bardzo dużo masła, no, i nawet jest ogórek i dlatego mi tak smakuje, w tym chyba nie ma ogórka,
mówię Usainowi, że ciągle się powtarzam i mówię, że super. No to mówię, no i możesz, zrób z tego taką przeróbkę, super, super, super. No woda nam się tutaj rozmiękcza, pijemy. Jezu, przyszedł wieczór, powiem wam, taka ulga, dlatego że w takie gorące dni my... No nie ma słońca, słońce strasznie męczy. Teraz jest już fajnie, no. No to powiem wam, to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Spróbujcie takiego tureckiego street foodu. To jest, wiecie, tost, który też wiadomo można sobie przygotować w domu. Ale tak jak teraz właśnie na wieczór nie chcecie bardzo dużo jeść, no to taki tost jest mega. Które rekomenduję tu do ludzi? Ajwalut toast albo kumru? Dla mnie kumru najlepsze. I bardzo inny, specyficzny chleb jest. Wiecie co, jeśli chodzi właśnie co lepiej wybrać, to ja też wybrałabym to kumru, dlatego że ten toast jest jak toast w domu. Natomiast to kumru ma bardzo specyficzną bułeczkę. Jest to pieczywo, które jest takie bardzo właśnie tutaj oryginalne. Ale oryginalny ajwalut toast jest nie jaki like toast, jaki w domu. Ten bardzo specyficzny, specyficzny też, ale ten nie bywa specyficzny, jaki w domu. Normalnie jest, nie wiem, 10 inne dodatku jest, ale tutaj jest, tylko jest 20 dodatków na czegoś, ale dla mnie kumru najlepsze. Najlepsze, bułka jest pyszna. Bułka pyszna. Ten sezam, ta bułeczka jest taka bardzo gładka. I sucuk, kielbasa i salami, kombinacja bardzo dobra, nie wiem. Tak, i ta kombinacja w środku, i to wszystko jest tak dobrze zapieczone, pasuje właśnie trochę majonezu, trochę keczupu. Bardzo by tu pasował majonez kielecki. My w ogóle nie jemy tak majonezu w Turcji, dlatego że mi nie smakuje, bo on jest taki zwykły. Uważam, że w Polsce majonez jest najlepszy. Kielecko, to jest oczywiście. No, Husajn też uwielbia majonez kielecki. No, tęskni nam się czasem za majonezem kieleckim, ale słuchajcie, no co można. No, także polecamy, spróbujcie, dajcie znać, co wam pasuje, a my idziemy kupić toster i od dziś będziemy jedli przez miesiąc tylko tosty.